Witam was, to BZ8001, a to jest pierwszy odcinek Let's Play Counter-Strike 1.6. Gram na razie sam i tu przedstawię serwery, na których będziemy grać. Podam IP w opisie. Będziecie mogli również wejść na te serwery. Ich nie jest zbyt dużo, ale... Jak widzicie, jest zmodowany ten serwer. To jest serwer pierwszy, który będzie... Pierwsza IP to jest jego. Nazywa się Pro Gaming. Mam tu już poziom 1189. Jest bardzo fajnie. Szybko bije się level. I można łatwo zdobyć kille. Ale na początku jest dosyć trudno. Są różne przedmioty. Takie jak właśnie kamizelka NASA, która daje nam większy pancerz, atak i inne tam rzeczy. Możemy to sprawdzić. Jeśli chcemy sprawdzić, jakie nasz przedmiot ma rzeczy, to po prostu piszemy nawód na seju, ukośnik item i tyle. Jeśli item sam się nam nie podoba, to po prostu piszemy ukośnik drop i tyle. Właśnie tak. I możemy zdobyć inny przedmiot, zabijając kogoś innego. To jest niby modyfikacja Call of Duty Modern Warfare. A no, ale nie widzę tutaj nic takiego związanego z Modern Warfare. Tak, trochę teraz lamię, bo... ja nie gram w CS-a dosyć długo. 3 dni. Tylko, niestety. Ale też mam dość mały poziom. Jak tu 1000, to jest, nie jest aż taki duży. KVKX ma 2100 któryś, więc... Na razie mam CS-a 1.6 na non-steamie. Ale co niedługo będę kupował na Steama. Więc... I lamię też dlatego, że jak, kiedy gadam i kiedy nie patrzę na grę, tylko po prostu skupię się na rozmowie i zapominam, jak grać. No, zbroja z muzyką. Kolejny przedmiot i do zabicie poziomu dostaje się punkty, które się rozdaje po odrodzeniu. Wróg może się przebrać za nas, czyli za nasz team. Na przykład CT za TT i TT na CT. No, wiecie, o co chodzi, nie? Na pewno graliście na kilku takich serwerach. Jest kilka różnych praw, tak jak strzelec wyborowy, wsparcie ogniowe, snajper i takie tamte podstawowe. Ja mam strzelec wyborowy, jak zresztą widzicie, który ma kałacha i M4. Pistoletu nie ma, ale ma jeszcze nóż. Auć. Ua, tak, to zabicie jest takie ua, nie? Takie z Call of Duty, co Modern Warfare 1. Najlepsze, co tutaj jest z przedmiotów na tym serwerze, to jak mi się na razie trafiło, to jest Volvo popierdala, czy rozpierdala, czy jakoś tak. Model odrzutowy, dzięki któremu możemy skakać bardzo daleko, trzymając kontrol i spację, i tak odskakujemy bardzo daleko. O, właśnie, dostałem Volvo. A Volvo to jest, że mamy nieskończoność amunicji. Że musimy w ogóle przeładowywać i nic. O, coś wyjeżdża. Również jest jeszcze dobre, to są tajemnica generała, dzięki któremu mamy granaty, hejdże, nie? I... kurde, dodałem inteligentny przypadek. Dzięki którym, rzucając kogoś, zabije to go na raz. Dla strzelca wyborowego najbardziej potrzebne są ten statystyki, te życie najwięcej pakować, kondycja i wytrzymałość. Inteligencja to dla takich, którzy używają przedmiotów, czyli na przykład miny, medyk. Czym więcej dodaje się w inteligencję, tym więcej przedmiotów, na przykład u medyka leczy, a bomby więcej zabierają życia. Tak, to jest pierwszy serwer, który przedstawiłem. IP będzie do niego w opisie. Jeśli chcecie, możecie zagrać ze mną. Jestem prawie cały czas. Nie, ale nie cały czas.
Jakby co, to mam takie uzależnienie od tego przeładowywania, nawet jak powinniśmy czymś ambo. Tak, życia tu jest dość dużo. Im więcej pakujemy czymś w życie, tym więcej go mamy. Ja już mam na przykład 3K HP. Dość już pokaźna ilość życia. Dobra, to był pierwszy serwer, a teraz zapraszam was na serwer numer 2. Dobra, witam was, jestem już z powrotem. I teraz jesteśmy na kolejnym serwerze. Z modyfikacji Modern Warfare 2. Tak. Bardzo fajny serwer. Wszystkie nie animacje, tylko te bronie, postacie są z MW2, jak widać. Są te tryby takie jak w MW2. Większość broni jest taka trochę niezbyt fajnie zrobiona, ale tak, że da się fajnie pograć. Jest autolosowanie tak jak w zwykłym Modern Warfare. Znaczy dwójce, nie? Tak, exp jest. Nie taki pokaźny jak na serwerze numer 1. Miałem już 17 poziom. No i jest bardzo fajnie się gra. Mimo że broń... Są również killstreaky z Call of Duty. Zdobywając killstreaky... Są takie same, co w... Call of Duty Modern Warfare, czyli... BSP, kontr BSP, impuls elektromagnetyczny, predator, nalot precyzyjny oraz kochana atomówka. I wtedy jest taki pewien bug, że jak zginiemy, to właśnie broń wygląda normalnie jak CS-a, dopiero po strzale albo przy celowaniu widzimy znowu broń taka, jaka jest normalnie. Czyli tak teraz. Bardzo fajnie się gra. No niestety trafiłem na taką stronę, że nie da się w ogóle niczego wybrnąć. Na serwerze bardzo fajnie się gra, łatwo. Jak ktoś grał w MW2, to jeszcze mu przyjdzie łatwiej. Właśnie tak nauczyłem się grać w CS-a. Znalazłem tego moda i nauczyłem się tak grać w CS-a. Są również te asysty. Ja już mam 17 poziom. Można robić własne klasy, jak w MW2. Dopiero od 8 czy 10 poziomu. Albo nawet i wcześniej, nie jestem pewien. A tak to mamy 5 podstawowych klas. Prawie takie same jak w MW2. Tylko, że mamy zamiast FAMASa, to mamy ten AUGA, snajperka mamy, tarczę. Również tak samo jak wróg strzela w tarczę, to dostajemy za to punkty. Zmieniając klasy, piszemy ukośnik klasa. Pokażę wam snajpera. Oczywiście klasa się zmienia, gdy umrzemy. Tak, to jest oczywiste. Oczywiście. Znaczy, oczywiste to jest. Tak. Nie polecam wam przecelowywać z USP. To jest wtedy cholernie głupie. Bro się wtedy... Tak! Właśnie widać atomówkę. Komuś udało się, na pewno... No, nie będą skaczały cheaty, ale... No, inaczej się nie da powiedzieć. Tak, atomówkę, porażka. Za mecz przegrany dostaje się 500 expa, a za wygrany... 1000. Tak, o serwerze powiem... Jeszcze trochę, tylko... Załaduje mi się. Mi się wydaje, że gra z nami Benek, ale nie jestem pewien. Benek, czyli KVKX. Taki nick. Tak. Są mapy takie z Call of Duty. Modern Warfare 2. Z gry... Również z mapa z gry Crossfire, jeśli ktoś kojarzy. Mapa ze statkiem. Ktoś grał, to na pewno skojarzy tę mapę. Niestety nie w każdej broni można przecelowywać, mimo że jak ma celownik i strzela. No widzicie, fal, jak wiadomo, w MW2 nie wali tak szybko, nie? Tak, bardzo fajnie się gra, są tryby Domination i Team Deathmatch. Nie ma podkładania paki, jak to w każdym, jak to w zwykłym CS-ie zawsze bywa. Mimo że są mapki na te. Chociaż raz chyba było na... raz było na pakę, ale nie jestem pewien. Jak mówię, gram w CS-a 3 dni. Będę go kupował na Steama. Podobnie tylko taki test próbny, czy CS jest fajny. Ostatnio nie miałem w co grać. No to ściągnąłem CS-a. Będę jeszcze kupywał CS Sorka. Może też zdrowie zagrajmy, jak
przyjaciółmi. Tak, i kto będzie w ogóle występował w moim ten. Zagrajmy. Na pewno będę ja, KVKX, Zero Mi Halt Half, Mr. Stalowy Alchemik. I to będą ci, którzy będą najbardziej często na w tym, na moim zagrajmy, a inni to będą tacy okazyjnie, czyli Waldek 4500, czyli 4500. Jeśli, no jeśli będzie chciał, znaczy na pewno chce. Będzie jeszcze Peter King 12, jeśli taki ma nick. Tutaj jeden z moich kolegów będzie okazyjnie grał. Może jeszcze ktoś, kto nie ma konta, czyli mój kolega Adi Koksere, którego poznaliście w gameplayu. Tak, jeszcze innych może widzów, którzy będą ze mną grali na tych właśnie serwerach. No. I to by było chyba na tyle. Z tymi. Są już, oczywiście są też na tym serwerze, którym gram, wyzwania, tak jak Call of Duty, czyli zabić pani headshotów tyle. Tak, jeśli ktoś jest dobry, najlepszy z drużyny swojej, to go przenosi do drużyny przeciwnej. Właśnie rozgrywamy się Team Deathmatch. No niestety, my widzimy naszą postać jako... jako... no tak, jaką widzimy. Czyli taką, jaką... jako Marinesa. Albo nie, Rangersa. Rangersa. Tak, właśnie zdobyłem... na razie wyglądam jak... Marine, dlatego do mnie strzelają. Tak wyglądają terroryści. Tak, właśnie zdobyłem 3 kilo pod rząd, czyli piszemy ukośnik CG. I mamy BSP, za który dostajemy 100 expa. Tak, poziom bije się nie tak szybko, jak się to można wyobrazić. Tak, teraz zrobiłem kontr BSP, znowu piszemy ukośnik CG. I właśnie w tym momencie nasi przeciwnicy tracą nas z radaru. Tak, są różne klasy, u któregoś tam poziomu, są nowe broni i tak dalej. Niestety my widzimy jako, że oni mają takie broni, bo to CS jest. Nie da się upiększyć tak, aż tak upiększyć CS-a. No i to by było na tyle, spodziewajcie się filmiku informacje i to wykomentujcie, subskrybujcie, zdjęcie i do zobaczenia.